Cześć, z tej strony Gustaw, a ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji, a oto Volvo V40 pierwszej generacji, zaprezentowane w 1995 roku, produkowane do roku 2004, a egzemplarz, który dzisiaj testuję, został wyprodukowany w roku 2002. Od momentu zaprezentowania model ten budził bardzo wiele kontrowersji. Dlaczego? Wróćmy do roku 1995. Wtedy jeszcze wiele Volvo, przede wszystkim konserwatywnym klientom, kojarzyło się z bardzo kwadratowym samochodem, a jak widać, w tym pojeździe są same obłości. A fani marki do dziś dyskutują, czy jest to tak zwane prawdziwe Volvo. Dlaczego? Pojazd ten został oparty o płytę podłogową Mitsubishi Karizmy, co dla wielu konserwatywnych fanów Volvo było świętokradztwem. Silnik w tym samochodzie umieszczony jest poprzecznie, napęd na przednią oś, a jakby tego wszystkiego było mało, ten pojazd był produkowany w Born w Holandii, a nie w Szwecji, a dodatkowo pod maską znajdowały się nie tylko szwedzkie silniki Volvo. Dostępny był m.in. 1.8 GDI, tak, Gasoline Direct Injection, czyli silnik benzynowy o bezpośrednim wtrysku, produkcji Mitsubishi. A żeby było ciekawiej, był tu także dostępny silnik diesla 1.9 od Renault. Volvo V40 mierzy 4,5 metra długości, 1,40 m wysokości i 1,70 m szerokości. Waży około 1300 kg. Oczywiście oprócz tego modelu był także dostępny model S40. I o co właściwie chodzi z tym S i V? S to skrót od sedan, a V nie jest skrótem od kombi, tylko od versatility, czyli wszechstronności. V40 dostępne było w wielu różnych wersjach silnikowych. Najsłabsze miały około 105 koni, a najmocniejsze nawet 200. A samochód, który dzisiaj testuję, jest w wersji T4, najmocniejszej dostępnej. Ale bardzo podoba mi się to, że ten samochód nie zdradza na pierwszy rzut oka, że ma mocny silnik pod maską. Z zewnątrz jednym z niewielu wyróżników tej wersji jest ten spoiler. Dodatkowo mamy trochę inne lampy z przodu oraz inny zderzak. Oprócz tego pojazd ten od innych V40 różni się zawieszeniem, ale tego na pierwszy rzut oka nie widać. No dobrze, ale co napędza ten samochód? 2 litry, 4 cylindry umieszczone poprzecznie. Turbo, 200 koni, 300 Nm. Czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę 7 sekund. Prędkość maksymalna 230 km na godzinę. I oczywiście maska na siłowniku. Czego chcieć więcej w rodzinnym samochodzie? Dodatkowo w tym samochodzie jest fabryczny wydech, który nie jest głośny. Mało kto, patrząc na ten samochód, myśli sobie 7 sekund do setki, 200 koni pod maską. Prawdziwy sleeper. A zbiornik paliwa w tym pojeździe ma 60 litrów pojemności. Spalanie deklarowane przez właściciela między 7 a 10 litrów 95 na 100 km. A podczas mojej jazdy testowej średnie spalanie wyniosło 9,5 litra na 100 km. Bardzo dobre wyniki jak na tą moc i ten moment. Zaglądamy zatem do środka. Drzwi otwierają się szeroko, raczej nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem. Zanim jeszcze wsiądę, pragnę zwrócić Waszą uwagę na ten wytłoczony napis. SIPS, Side Impact Protection System. Jest to specjalny system zabezpieczający pasażerów tego samochodu przed uderzeniami bocznymi. W drzwiach znajdują się specjalne wzmocnienia, a w standardzie ten samochód wyposażony jest także w poduszki powietrzne, w tym boczne poduszki powietrzne. Dzisiaj nie jest to nic nadzwyczajnego, ale 20 lat temu to robiło bardzo duże, pozytywne wrażenie. Nie zapominajmy, mówimy o Volvo, które zawsze kładło bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Wsiadam zatem do środka. A miejsca tutaj jest dużo. Fotel regulowany jest manualnie, najdalej od kierownicy jak to tylko możliwe oraz najbliżej kierownicy jak byłem w stanie się przysunąć. Dodatkowo mamy tutaj taką specjalną kołyskę oraz drugą specjalną kołyskę. Regulowany jest także odcinek lędziowy oraz pokrętłem kąt pochylenia oparcia. Całkiem spory zakres regulacji. Sama kierownica regulowana jest tylko góra-dół, ale w sporym zakresie. Ja, mając 185 cm wzrostu nad głową, mam całkiem sporo wolnej przestrzeni, a nie należy zapominać o tym, że w tym samochodzie jest szyberdach. Oczywiście elektrycznie regulowany,
Mam do swojej dyspozycji wygodną podpórkę pod lewą stopę, a pedały umiejscowione są wystarczająco szeroko. Nogami także nigdzie nie zahaczam o całkowicie uniesioną kierownicę. Sam fotel, na którym siedzę, jest bardzo wygodny, skórzany, miękki, o niewielkim trzymaniu bocznym, zdecydowanie nastawiony na komfort. W tym miejscu myślę, że warto wspomnieć o fakcie, że to jest nie tylko najmocniejsza wersja silnikowa, ale dodatkowo ten samochód został sprowadzony z Szwajcarii, więc jest także bardzo bogato wyposażony. Elektryczne szyby i lusterka, automatycznie włączające i wyłączające się światła. Dodatkowo mamy tu oczywiście przednie i tylne światła przeciwmgielne. Jest tutaj oczywiście tempomat. Mamy tutaj taki prosty, ale bardzo czytelny komputer pokładowy. Temperatura na zewnątrz, średnia prędkość, średnie spalanie, aktualne spalanie i trip oraz ilość kilometrów do pustego zbiornika. A to stukanie, co słyszycie, to system przypominający o zapięciu pasów. Będąc przy samych zegarach, powiem o nich krótko. Może nie są one zbyt fantazyjne, ale są bardzo czytelne. A patrząc na to, jak wygląda to wnętrze, w moim odczuciu nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że jesteśmy w Volvo. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj automatyczną klimatyzację. Tak, możemy ustawić temperaturę oraz automatyczny kierunek i automatyczną prędkość nawiewu. 20 lat temu to musiało robić duże, pozytywne wrażenie. Pojazd ten także wyposażony jest w kontrolę trakcji, podgrzewaną tylną szybę, podgrzewane fotele przednie, a w tym miejscu mamy radio. Oczywiście wraz z odtwarzaczem płyt CD oraz kaset. A tutaj jest pokrętło od ustawiania tego, co ma wyświetlać komputer pokładowy, a obok taki niewielki schoweczek. Kolejny niewielki schoweczek mamy tutaj, gniazdo zapalniczki i pięciobiegowa manualna przekładnia. Dźwignia działa precyzyjnie, mimo tego, że ten samochód ma 20 lat. Dodatkowo ten pojazd wyposażony jest w czujniki parkowania z tyłu. A w tym miejscu taki ciekawy zabieg stylistyczny. Dwie roletki. Ta po lewej zasłania to miejsce, by brud nie wchodził, a ta po prawej jest schowkiem. Tutaj też jakieś drobiazgi wejdą, a dodatkowo mamy tutaj taki niewielki schoweczek. Tutaj możemy przechowywać drobniaki. A pomiędzy fotelami mamy niewielki skórzany podbukietnik. I zasadniczo, w moim odczuciu, jedyna jego funkcja to wygodne podpieranie łokcia podczas zmiany biegów. A pod spodem niewielki schoweczek. Jak widać, mieszczą się tutaj bezproblemowo płyty CD. A przed pasażerem duży, zamykany na klucz schowek. I mamy tutaj dwie części. Mniejszą na górze oraz większą na dole. Jak widać, całe mnóstwo rzeczy się tutaj mieści. A na drzwiach mamy taką niewielką skrytkę na drobiazgi. Dodatkowo w tym miejscu mamy taką kieszeń. Chociaż osobiście ze względu na to umiejscowienie uważam, że nie jest to zbyt praktyczny schowek. No i jeszcze zapomniałbym o dwóch trochę ukrytych schowkach. Tutaj mamy taką sprytną, elastyczną kieszeń. Taka sama jest także na fotelu pasażera. Jest to bardzo bogata wersja wyposażenia, a ja pragnę zwrócić Waszą uwagę na fakt, że ten samochód całkiem nieźle znosi próbę czasu. Podłokietnik jest mięciutki. Tutaj mamy taką skórkę, to jest oczywiście plastik, ale nie jest zbyt brzydki. Tutaj materiały są miękkie, oczywiście to też jest plastikowe, albo jakaś gąbeczka. Tutaj taka przyjemna tapicerka. Też ten jasny welurek jest w tym miejscu. A sama deska może i jest plastikowa, ale jest dosyć miękka, a przede wszystkim nie trzeszczy. Wygodne fotele, dobre wyposażenie, spora ilość schowków, a dodatkowo całkiem niezłe materiały użyte tutaj w środku. Muszę powiedzieć, że na komfort siedzenia na miejscu kierowcy nie mogę narzekać. Jedyne, na co mógłbym narzekać, to fakt, że nie znalazłem tutaj żadnych uchwytów na kubki. No ale ten samochód ma 23 lata. Wtedy to jeszcze nie było popularne wyposażenie w europejskich samochodach. Pora zatem sprawdzić, jak siedzi się na fotelu pasażera. A fotel pasażera jest dokładnie taki sam jak fotel kierowcy, zatem siedzi się tutaj bardzo wygodnie. A schowek po otwarciu
nie uderza mi o nogi. A jeżeli chodzi o oświetlenie tego wnętrza z przodu, to raczej nikt nie powinien narzekać. Takiego wyposażenia czy komfortu, jaki jest na przednich fotelach, czy chociażby schowków, nie powstydziłby się zdecydowanie młodszy samochód. Pora zatem sprawdzić, jak w tym samochodzie siedzi się z tyłu. Drzwi otwierają się wystarczająco szeroko. A ile jest miejsca w środku? No powiem tak, ciut mniej niż się tego spodziewałem, choć nie jest źle. Nad głową mam jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Na stopy, mimo całkowicie obniżonego fotela kierowcy, miejsca jest wystarczająco. A jeśli chodzi o nogi, albo mogę siedzieć tak, ale tutaj jest takie bardzo przyjemne, miękkie wyżłobienie, albo mogę siedzieć o tak. Teraz oczywiście kolanami dotykam do tego fotela, ale dałoby się tak jechać, bo tu jest po prostu miękko. Gdyby przede mną siedział kierowca mający 175 cm wzrostu i ten fotel byłby kilka centymetrów bliżej kierownicy, byłoby dobrze. No a tak trochę można ponarzekać. A jakie udogodnienia mają do swojej dyspozycji pasażerowie z tyłu? Tutaj mamy niewielki schowek, duże gazetowniki w oparciach foteli przednich oraz taki ciekawie zaprojektowany schowek centralny. A w tym miejscu znajduje się duży, skórzany, bardzo miękki podłokietnik. Niestety nie posiada on żadnego schowka ani uchwytu na kubki. Także w tym miejscu nie widzę żadnego przepustu na narty. Pora zatem na bagażnik. Naciskamy duży przycisk, a klapa otwiera się dosyć wysoko, chociaż jak dla mnie mogłaby się otworzyć jeszcze kilka centymetrów wyżej. A pod spodem ciekawie zaaranżowana przestrzeń. Tutaj mamy taką niewielką półeczkę, a w tym miejscu roleta. Podnosimy do góry, ona się zwija oraz chowa, a pod spodem naprawdę duży, pojemny bagażnik. Od razu zwracam uwagę na dwa bardzo ciekawe rozwiązania. Po prawej stronie mamy taką dużą, praktyczną siatkę do przytrzymywania jakichś przedmiotów, a po lewej stronie jest pas, który łudząco przypomina ten do przytrzymywania pasażerów, dzięki czemu tutaj kolejne rzeczy możemy przytrzymać. Bardzo sprytne rozwiązanie. A gdy tego nie potrzebujemy, możemy go po prostu wypiąć. Ten pas także sprytnie się tutaj chowa i nie będzie nam uderzał o jakiekolwiek rzeczy. W tym miejscu mamy takie sprytne cięgno. Możemy zaczepić o uszczelkę, a tutaj miejsce na koło zapasowe, podnośnik, gaśnicę oraz wiele innych przydatnych drobiazgów. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to 100 cm na głębokość, 130 cm na szerokość w najszerszym miejscu oraz 89 cm na szerokość w najwęższym miejscu, a także 47 cm do rolety. A gdy będziemy chcieli przewieźć coś większego, możemy złożyć tą kanapę. Ona oczywiście jest dzielona. Najpierw podnosimy siedzisko, następnie wyjmujemy zagłówek oraz składamy oparcie. Teraz powstaje praktycznie idealnie płaska powierzchnia. A za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu najdłuższe ładunki, jakie uda nam się przewieźć, będą mierzyły 165 cm. Całkiem przyzwoity wynik. Pora zatem sprawdzić, jak ten samochód jeździ. Pora zatem jechać. Silnik odpala bardzo ładnie, nawet gdy jest zimny, a także pracuje cicho. Podoba mi się to sprzęgło. O, bardzo delikatne. Bardzo kulturalnie. Dziury, nierówności, próg zwalniający. Kostka. Bez zarzutu. Mimo, że jest to
mocna, sportowa wersja tego modelu, muszę powiedzieć, że zdecydowanie nadaje się na samochód do jeżdżenia na co dzień po dziurach i nierównościach. To zawieszenie nastawione jest na komfort. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to fakt, że gdy najedziemy na jakąś dziurę, nierówność, studzienkę, to ten tył trochę głośno pracuje, ewentualnie coś poskrzypuje w bagażniku. No ale jak na 20-letni samochód, to i tak jest bardzo dobrze. Wszystko działa delikatnie, ze skrzynią biegów nie trzeba się siłować, ze sprzęgłem też nie. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu, szczególnie na niższych biegach, pierwszym, drugim, czuć, że jest to przedni napęd i trochę ten przód zaczyna szukać trakcji. A jak średnica zawracania? Muszę powiedzieć, że nie można narzekać. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów. Kulturalnie, wygodnie, cicho. Nawet podczas zwykłej, codziennej jazdy czuć, że jest tam jakaś większa moc pod maską. Jak na samochód ponad 20-letni, zbiera się bardzo dobrze i wcale, żeby poczuć tą moc, nie musimy mocno wciskać gazu. Z drugiej strony, jak na samochód o takiej mocy, możemy bardzo kulturalnie i wygodnie jeździć, nawet w dużych korkach. To przede wszystkim jest wygodne Volvo, a dopiero potem jest to 200-konne kombi. Natomiast już po przekroczeniu mniej więcej 70-80 km na godzinę czuć, że ten samochód już ma kilka lat. No i tutaj nie jest tak cicho jak w współczesnych samochodach. Dla niektórych będzie to wada. Ja osobiście uważam, że jest to cecha po prostu 20-letniego samochodu. I o ile można narzekać na to, że ten samochód nie jest tak wyciszony jak współczesne konstrukcje, to silnik pod maską pracuje cicho i bardzo przyjemnie, jak w najnowszych czterocylindrowych samochodach. Tu zdecydowanie bardzo duży plus. Właściciel tego samochodu zwrócił mi uwagę, że jak na tą moc i ten moment, hamulce mogłyby być w tym samochodzie lepsze. Powiem tak, podczas zwykłej, codziennej eksploatacji nie odczuwamy tego. Natomiast jeżeli chcemy jeździć agresywnie, no cóż, faktycznie można by zainwestować w trochę lepsze niż fabryczne hamulce. Nie wiem, czy jest to prawda, może ktoś z Was będzie w stanie mi to powiedzieć, ale podobno tu są dokładnie takie same hamulce, jak w samochodach, które miały 110 koni. No cóż, trzeba też powiedzieć, że jak na rodzinne kombi, bardzo fajnie ten samochód jeździ w zakrętach. Jestem pod dużym pozytywnym wrażeniem tego, jak ten samochód się prowadzi. W mieście ten samochód jest kulturalny i wygodny i zdecydowanie nadaje się do codziennego pokonywania drogi do pracy, do szkoły, do odwożenia dzieci, a także pokonywania wszelkich dziur i nierówności. Pora zatem wyjechać na trasę, by sprawdzić, jak te 200 koni daje sobie radę przy wyższych prędkościach. Wyjeżdżamy na autostradę, gaz w podłogę. Trzeci bieg. Wow, jak się obudzi już turbo. To ten samochód się bardzo fajnie zbiera. Podoba mi się to. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 90 km na godzinę, piąty bieg, 2300 obrotów. Samochód ten prowadzi się precyzyjnie, jest to wygodna podróż, no ale nie jest tu w środku bardzo cicho. km/h, piąty bieg, 2900 obrotów. Cały czas jest to komfortowa podróż, samochód ten prowadzi się precyzyjnie, a w środku nie jest jeszcze bardzo głośno. Myślę, że to jest rozsądna maksymalna prędkość do poruszania się na dłuższą metę tym samochodem. Przy tej prędkości spalimy około 9 litrów na 100 km. km/h, prawie 3500 obrotów.
Po pierwsze, jestem mile zaskoczony, że ten silnik mimo tak wysokich obrotów wcale nie pracuje głośno, a pojazd ten cały czas prowadzi się precyzyjnie. Jest tu już w środku trochę głośno, natomiast jeżeli nam to nie przeszkadza, to bezproblemowo moglibyśmy na dłuższą metę podróżować z tą prędkością i byłaby to wygodna podróż. A jeżeli Ty jesteś właścicielem innego, równie ciekawego samochodu i chciałbyś użyczyć mi go do filmu, pisz na praktycznasonamotoryzacji@gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Nadeszła pora na podsumowanie. Volvo V40 pierwszej generacji przez wielu miłośników marki nie jest uznawane za to prawdziwe Volvo. Dzięki czemu ceny używanych egzemplarzy nie są bardzo wysokie. Zatem jeżeli Ty szukasz ciekawego, wygodnego, dobrze wyposażonego i bezpiecznego Volvo w rozsądnej cenie, to może V40 pierwszej generacji jest czymś dla Ciebie. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć! A ja osobiście uważam, że jest to jak najbardziej prawdziwe Volvo.